Nowe projekty od HHBUD i Zbuduj Sam Dom. Szczegóły znajdziecie w opisie. Dodatkowo ciekawy konkurs, w którym możecie zgarnąć niesamowitą nagrodę. Szczegóły w opisie filmu. Jak? Kawałek mówi, żeby... Co? Trzeba zrobić pieska. Najgorzej, że ja nic nie widzę, ale krzywa ta łata. Jak będziemy mieli, to poleci. Dobra. No i teraz robimy sobie pieska. Przymiar do łat, żeby nie mierzyć każdej łaty z osobna. Coś takiego. Ty kątownik jeszcze masz jakiś? Trzeba zleść. No i teraz bierzemy sobie naszego pieska. Tu zapieramy na dole. Ręką dociskam do góry i trzyma nam to wtedy wymiarnie. Nie musimy mierzyć każdej łaty z osobna. Tak jak przy blasze, no to nawet jak się coś wam pójdzie nie tak, no to nie ma tragedii, ale przy dachówce to już jest problem, nie? I lecimy tak do góry. No i teraz dla spostrzegawczych, co robimy źle? Co my takiego robimy teraz źle? Napiszcie w komentarzach. Do góry, na dół. No dobra, i bierzemy drugi pasek. Tam nie, ten na dole trzymaj. Bo jak zabieję, to wyrwie mi tutaj. To pójdź, nie chcę żyć własnym życiem. Tak to żagiel się zrobi, nie utrzymasz. Powolutku. Złapię dół, dotkniesz te kontłaty. I dopiero górę, bo tak to nic z tego nie będzie. Do kreseczki. Naciągam tak względnie, nie za mocno, bo ona się później sfałduje. Będzie krzywa jak. Dobra, to jest, no. Dobra. Teraz 160 minus 15, puść. Poproszę takich 7. Lecimy, nie śpimy. Wiesz co, zaraz zobaczę, czy wyda tu jeszcze jedna. Ile masz tych łat?
No. Dobra, to już nie wyda. To akurat tam. Jak? Jordą się ktoś? Skapcz się. Co robimy tutaj nie tak? Jestem ciekaw, kto będzie pierwszy. Next. Lecimy drugą połać. Druga połać oczywiście idzie szybciej, sprawniej, bo już wszystko wiadomo, nie? Wymiary wszystko już te same. Także o wiele szybciej drugą stronę się ogarnia. Wydaje się teraz luźna ta membrana, ale pokażę wam rano, jak nie będzie słońca. Z tym źle to oczywiście całkiem przesadzam, ale no można by coś tu zrobić lepiej. Ale ja jestem pewien, że nic się nie będzie działo niepożądanego. Zobaczymy. Powiem wam, że u kogoś bym raczej nie eksperymentował w ten sposób, ale dobrze będzie. Teraz chwila prawdy. Co my żeśmy tu nawymierzali. Ale wieje. Co my żeśmy tu nawymierzali, panocko? Bajeczka. O, ale to jakby nie wiadomo, to by było za gorąco, Artur. No, tak. I tak źle, i tak niedobrze. No, nie dogodzisz. Hopsa, 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 sa. Zobaczymy jeszcze tam kontłatę, z tamtej strony dobijemy. I ładne, bo pamiętajcie, nigdy nie dobijajcie do samej góry, bo później nie wywiniecie z drugiej strony. Membrany. Chyba że wywijacie z jednej strony. Też można. Ale my wolimy z dwóch. Tadam! No i mam załacone, także deszcz na mnie straszny. Nie no, oczywiście jak będzie zacinać, to wszystko tymi szczytami będzie walić. No ale w każdym bądź razie już jest się gdzie schować przed słoneczkiem. Dobra. Następny etap
deska czołowa i co? I rynienki, pas nadrynnowy, pas podrynnowy, albo pozamykamy te szczyty. Zobaczymy, nie teraz na to pora. Także co? Trzymajcie się, do następnego. Pozdro.